Dzień dobry. Witam serdecznie. Witam Ciebie. Dzisiaj mamy ostatni dzień roku 2020. 31 grudzień, Sylwester. I nagrywam właśnie po raz ostatni w tym roku. I chcę Wam opowiedzieć troszeczkę, jaki był ten rok dla mnie. Ale również niech to będzie refleksją i zastanowieniem, jaki ten rok był dla Ciebie. Otóż, jak wiesz, ten rok przyniósł nam dużą zmianę. Nam, wszystkim ludziom. I objęło to nie tylko jakiś region, kraj, ale cały glob. Ogłoszono pandemię. W Europie dowiedzieliśmy się o tym na wiosnę i nagle zaczęto ograniczać nasze prawa, prawa ludzkie, prawa natury, naturalne. Zaczęto wpajać nam strach. Zaczęto mówić, że ten wirus jest bardzo groźny, zagraża ludziom, wszystkim, szczególnie starszym. Zresztą wiecie o tym. I w tym momencie zaczęto ograniczać wiele rzeczy ludziom. Z zewnątrz dochodziły do Ciebie i do wszystkich informacje, że masz zostać w domu, tylko tam jesteś bezpieczny. Wszyscy i wszystko Tobie zagraża. Wszędzie możesz się zakazić, zarazić, możesz być chory i nawet o tym nie wiedzieć. Wiele ludzi uwierzyło w to. Może Ty również. Wiele ludzi zaczęło się bać. I taki to był rok. A jeszcze trwa. A ja Tobie chcę teraz powiedzieć, że ja jestem pozytywna. I już tam w głowie sobie myślisz, o co chodzi. Nie, nie chodzi o test. Jestem pozytywna. Jestem radosna, jestem szczęśliwa. Jestem pełna ufności, nadziei i miłości. I tego życzę Tobie i każdemu. Posłuchaj. Wszystko, o czym wiesz, wszystko, co dzieje się, a właściwie większość, pochodzi z zewnątrz. Ty to widzisz, słuchasz, odbierasz. A ja teraz Tobie chcę powiedzieć, zacznij od siebie. Zacznij słuchać sercem. Zacznij odbierać informacje od swojej duszy. A te z zewnątrz filtruj. Niech Twój umysł rozgraniczy, co jest dobre, a co złe dla Ciebie. Uwierz, nie wszystko jest prawdą, o czym słyszysz. A jeszcze gdy emocjonalnie do tego podejdziesz, gdy będziesz nad tym głęboko myśleć, włączy Ci się strach. A o to komuś chodzi. Więc ja po raz kolejny mówię Tobie. Wyjdź z tego stanu hipnozy. Nie słuchaj tych wiadomości z zewnątrz. Posłuchaj siebie. Zaufaj sobie. Bądź pełen nadziei. Po raz kolejny również powiem. Otocz się kulą bezpieczeństwa.
Napełnij ją dobrymi emocjami, uczuciami. Wypełnij ją nadzieją, ufnością, radością, miłością, szczęściem, optymizmem, pozytywnymi wibracjami. Napełniaj ją codziennie. Nie daj sobie wmówić, że masz się bać. Bądź odważny, właśnie bądź odważny. Idź dumnie przez życie. Bądź szczęśliwy. Uśmiechaj się, ile się da. Do siebie, do innych. Dlaczego masz być ponury, zamknięty w sobie, bać się każdego, unikać rodziny, znajomych? Komuś chyba na tym zależy. A ja tobie mówię, bądź pozytywny. Niech to płynie prosto z serca. Dziel się radością i szczęściem. Uśmiechaj się do wszystkich. Bądź promienny. Wysyłaj strumienie swojego szczęścia, miłości z wewnątrz ciebie do każdego. Niech smutek zniknie. Niech strach się rozpuści. Niech obawy innych ludzi zaczną zanikać. Podziel się swoim szczęściem, tak jak ja dzielę się z tobą. Wysyłam do ciebie pozytywne wibracje. Bądź radosny. Bądź szczęśliwy. I niech ten nowy rok, który już jutro się zaczyna, 2021 oraz każdy następny, będzie przepełniony właśnie radością, miłością, zaufaniem, szczęściem, miłością, optymizmem, pozytywną myślą i wibracją. Niech będzie dobry, wspaniały, niech będzie cudowny. Oby się tobie żyło jak najlepiej, najwspanialej, bo tobie to się należy. Przestań przywoływać do siebie negatywne myśli. Przestań słuchać złych informacji. Włącz sobie fajną piosenkę. Poczytaj dobrą książkę. Napełnij się radością. W taki sposób, w jaki potrafisz. Oglądaj dobre filmy, optymistyczne. Życzę tobie, życzę sobie, życzę wszystkim, aby w tym nadchodzącym roku, jak również w każdym następnym, tylko dobre i szczęśliwe życie ogarniało ciebie. W imieniu kolorowego horyzontu i przekazów wszechświata, Gosia Król.